Pan Piotr Olszak, architekt, jest dziś gościem w studiu Polska Mówi. Przede mną piękny album, pięknie wydany, z pięknymi zdjęciami, wspaniały papier. Wzornik mazurski, czyli o budowaniu według nieba i zwyczaju mazurskiego. Jak się buduje? Według nieba i zwyczaju mazurskiego. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Budowanie według nieba i zwyczaju mazurskiego to budowanie zgodnie z tradycjami, które się już przez wieki kształtowały na tym terenie, czyli na Mazurach. One się kształtowały pod wpływem konkretnych potrzeb ludzkich, pod wpływem możliwości, jakie daje materiał dostępny na Mazurach, ale także pod wpływem klimatu. Krajobrazu też? Krajobrazu, no to siłą rzeczy to się stało zjawisko krajobrazowe, które ma ogromny wpływ na krajobraz, architektura mazurska. I Mazury to taki region, gdzie było mało pałaców, mało kościołów. Tym, co ma największy wpływ na ten krajobraz, to są właśnie wsie. Zwykłe, proste domy i budynki gospodarcze, które właśnie w tym albumie pokazują. One są takie bardzo charakterystyczne. Spójrzmy tu na, no choćby na ten obrazek. Parterowe, proste w swojej konstrukcji, ze spadzistym dachem. To jest właśnie taka norma dla mazurskiego budownictwa? W budownictwie wiejskim dominowała prostota, bo to było jednak ten cel, czyli w sposób w miarę relacjonalny, niezbyt drogi, mieć dach nad głową. Ten cel powodował, że były bardzo proste. Dachy na Mazurach były zawsze dwuspadowe. To jest taki bardzo charakterystyczna cecha. Teraz niestety się bardzo często wielospadowe dachy wprowadza, ale to ten to dach. To było czymś podyktowane na pewno. Znaczy, dach dwuspadowy jest dużo bardziej racjonalny, bo ta powierzchnia pod tym dachem jest większa niż pod wielospadowym. Ponadto najdroższym elementem dachu zawsze jest kalenica. W dachu dwuspadowym ta kalenica jest jedna prosta. W dachu wielospadowym tych kalenic jest dużo. Dużo dłuższa jest po prostu kalenica. Większość tych domów jest drewnianych. Tak. To znaczy mówimy chyba o starych domach, bo w tej chwili raczej już... Znaczy ja chcę, w tym wzorniku pokazuję źródła architektury mazurskiej i to są źródła, to jest budownictwo drewniane. Architektura mazurska to jest budownictwo, które się kształtowało na południu dawnych Prus i to było budownictwo... Zresztą widać tu wpływy niemieckie, prawda? Są tak, takie ale, typowe ale budynki. Jednak ja się zajmuję obszarem, który był zamieszkały przez ludność polskojęzyczną. Wrzuciłem do jednego worka południową Warmię i Mazury, dlatego że to była etnicznie bardzo podobna ludność i ich budownictwo było bardzo podobne. To było budownictwo, które miało korzenie mazowieckie, ale także bardzo duże wpływy niemieckie, wpływy też jakieś tam na pewno były staropruskie. Dlatego to budownictwo jest bardzo podobne do budownictwa mazowieckiego, ale jednak się różni właśnie tymi przez te wpływy zarówno niemieckie, jak i staropruskie. A te kolumienki? Bo tu kilka jest takich zdjęć właśnie domów z Mazur i wszędzie są kolumny. Tutaj, w każdym domu inne w kształcie, inne w kolorach, ale w sumie konstrukcja prawie taka sama. Tutaj akurat zawsze pozwolę sobie zwrócić uwagę, bo to są słupy, nie kolumny. Kolumny są okrągłe i to jest właśnie bardzo istotna różnica. Słupy są kwadratowe. Tutaj akurat w tych gankach, to są ganki głównie ze wsi Hejdyk koło Pisza. No, to są wyjątkowo piękne, kolorowe, bardzo misterne te ganki i one właśnie mają słupy,
dlatego tak podkreślam tą różnicę, bo kolumna jest okrągła, słup jest kwadratowy w, tak, no to na w tych przekroju. zdjęciach nie widać I, tego. i, ale też mówię to, bo jest problem nadużywania właśnie kolumn w tej chwili. To nadaje budynkom. Znaczy mówimy już o nowym tym budownictwie. Tak, w dzisiejszym budownictwie jest zbyt często się kolumny stosuje i przez to te budynki mają charakter nie mazurski, tylko dworkowy, bo jednak kolumny to jest takie coś, co się zdarzało na Mazurach jak najbardziej, ale było jednak rzadkie. Tutaj akurat mamy jeden przykład ze wsi Karwica, takiego z okrągłymi kolumienkami ganku, ale jednak to były przeważnie kwadratowe słupy. I te ganki pokazuję, bo uważam, że one były na Mazurach wyjątkowo piękne, wyjątkowo różnorodne. I to kolorowe. jest tak, kolorowe też właśnie. Nie bali się kolorów wtedy, bo tutaj mamy czerwone, zielone, niebieskie, białe, naprawdę Żółte. przeróżne. Też są. Żółty też znam. Drzwi też charakterystyczne. Drzwi na Mazurach w starych chatach były o dziwo bardzo podobne jak na Podhalu, dlatego że się w bardzo starych chałupach były częste drzwi półokrągłe górą i klepkowe, co bardzo przypomina właśnie Podhale. To taki archaiczny kształt drzwi przechował się na północy Polski, na południu Polski. Drzwi często to jest jedyny taki z drzwi i okna, okiennice, to jednak w większości domów nie ma ganków ani żadnych innych ozdób i właśnie te drzwi są takim ważnym elementem, który decydował o urodzie, mówił dużo o właścicielach i też drzwi są też kolorowe. Tak. Tak, i też zwracam na nie uwagę, dlatego żeby w dzisiejszych czasach przykładać większą uwagę właśnie do drzwi. Czy w budynkach, które teraz pan projektuje, dużo jest przeniesionych elementów z tego starego budownictwa? Czy raczej wszystko jest nowoczesne i zupełnie inne? Ja akurat mam takich klientów i że bardzo dużo przenoszę. No, stworzyłem powiedzmy jakiś tam swój styl, znaczy stworzyłem, ja go zaczerpnąłem, bo to prawie nic nie stworzyłem, tylko po prostu czerpię pełnymi garściami z tych dawnych wzorów, które tutaj pokazuję w tym wzorniku. I takich architektów jak ja widzę, że jest coraz więcej na Mazurach. I dobrej architektury inspirowanej właśnie tradycją mazurską, myślę, że jest więcej, jest coraz więcej, a będzie jeszcze więcej, bo to jest coś, co w moim przekonaniu jest bardzo ludziom potrzebne. Inwestorzy, głównie właśnie z Warszawy, mają potrzebę, żeby te ich drugie zazwyczaj domy, które projektuję, nie wyglądały tak samo jak przedmieścia Warszawy. Nie po to jadą na Mazury, żeby mieć to samo. Dlatego to są dla mnie osobiście najlepsi inwestorzy, którzy doceniają tę odrębność. Z miejscowymi bywa już różnie. A są to drewniane, te nowe domy budowane, czy raczej murowane? Myślę, że pół na pół to nie, mniej jest drewnianych, tylko że akurat moich klientów, do mnie przychodzą tacy klienci, którzy zazwyczaj zlecają drewniane, no bo z tym jestem kojarzony, ale też bardzo dużo na przykład czerwonej cegły jest, bo to też jest taki charakterystyczny dla Mazur materiał. Wzornik mazurski zbierał pan przez 30 lat materiały do tego. Tak, jest to najstarsze zdjęcia, które tutaj są, zrobiłem jeszcze w szkole średniej, czyli ponad 30 lat temu. Rysunki pewnie też z I tamtego. I wtedy, przepraszam, czy te 30 lat temu zachwycił się pan właśnie tym budownictwem mazurskim? Ja w Piszu się wychowywałem, a z kolei moja rodzina pochodzi z Kurpi, dlatego miałem do czynienia bez przerwy z takim budownictwem drewnianym. I od dziecka pamiętam, że ono mi się podobało. No a studia jak gdyby mnie utwierdziły, że to jest najlepsze.
Niestety w nowoczesnej architekturze nie znalazłem nic, co by mnie tak poruszało jak ta dawna architektura, głównie drewniana, ale oczywiście także ceglana. Malownicze krajobrazy i malownicze budynki. No jestem przekonany, że uzupełnieniem pięknego krajobrazu mazurskiego, najlepszym, jest właśnie chata mazurska. Czy to będzie drewniana, czy to będzie ceglana, ale jednak chata, która będzie miała cechy, które zostały tutaj, to znaczy tutaj na Mazurach wymyślone. Nieprzypadkowo one tam powstały i trzeba w moim przekonaniu to stosować. A jeśli te budynki są nowe, wybudowane w ten sposób, jak kiedyś się budowało i mają wygląd taki, jak kiedyś, jak w środku to wygląda? W środku te budynki spełniają wszystkie dzisiejsze potrzeby, czyli mają odpowiednie przestrzenie duże. Zresztą te stare chałupy też nie były małe, bo takim bardzo częstym wymiarem, które ja w tych inwentaryzowanych domach spotykałem, to był wymiar 8x16, czyli dość duży dom. Większość dzisiejszych potrzeb, większość rodzin spokojnie się pomieści. Jedyna taka, czyli możemy ładne, duże przestrzenie w środku wygospodarować. Na ścianach, czy to może być drewno, czy to tynk, to wszystko jest możliwe, ale taka jedyna duża różnica, no to jest wielkość okien i duże przeszklenia, które w moim przekonaniu mogą być i one nie psują tej bryły, bo no jednak jakieś tam zmiany zawsze były. To były zmiany powolne, nie tak gwałtowne, jak się teraz dzieją. Jednak wielkość okien się zmieniała w czasie i teraz ja bardzo chętnie duże przeszklenia stosuję. Nawet powiem więcej, tutaj w jednym z tych domów jest okno, które producent twierdzi, że to jest największe drewniane okno w Polsce, bo ma wymiary 12 metrów na 3. Tak więc duże okna w tej architekturze mazurskiej, nowoczesnej, jak najbardziej mogą być. Zbierał Pan przez 30 lat te wszystkie plany, te wszystkie zdjęcia, a teraz te nowe budynki, które Pan projektuje, to też Pan fotografuje i gdzieś zbiera sobie do następnego albumu? To znaczy tutaj w tym albumie pokazałem w ostatnim bodajże rozdziale, jak projektować dzisiaj w oparciu oczywiście o moje własne projekty. Dlatego tu jest tych domów, no nie wiem ile, kilkanaście, może kilkadziesiąt nowych domów pokazałem i no znaczy no to było trochę ograniczone oczywiście do obszaru Mazur, bo przyznam, że myślę o kolejnym albumie, który będzie pokazywał większy zakres, ale tutaj pokazałem tak to, co uważam za najbardziej stosowne, jeśli chodzi o Mazury, czyli budynki bardzo tradycyjne, ale oczywiście z wygodami wszystkimi, które dzisiaj potrzebujemy. Ale tutaj otworzyłam i karczmy i schroniska młodzieżowe również są budowane też w stylu dawnych. To znaczy, to są budynki z okresu międzywojennego. Ja to pokazuję jako taki cenny, bardzo przykład wartościowy. Ale one są odrestaurowane, prawda? Czy one są w takim w różnym stanie. W różnym stanie. One nie są stare, no bo to są lata 20. i 30. XX wieku i Niemcy, czy to Republika Weimarska, czy Trzecia Rzesza później, mnóstwo budowało. To widać, bo charakterystyczne takie są budynki. Tak. Oni, szczególnie Trzecia Rzesza, tych schronisk mnóstwo nabudowali. I poza tym jeszcze po pierwszej wojnie była odbudowa wsi mazurskiej, wieś mazurska była zdecydowanie bardziej zniszczona niż po II wojnie światowej i w trakcie tej odbudowy były właśnie te wzorce mazurskie
kultywowane przez to, jak się pojawiają jakieś nazwiska, to są nazwiska architektów z Berlina i ci ludzie byli bardzo zafascynowani tym budownictwem ludowym i bardzo chętnie stosowali te wzory, co widać najczęściej właśnie w szkołach mazurskich. Ja tutaj jeden dział poświęcam szkołom mazurskim, ale też leśniczówkom, no i także schroniskom i karczmom. A co najbardziej lubi Pan projektować? Domy. Zdecydowanie domy jednorodzinne, już obojętne, czy to jest pierwszy dom, czy drugi, ale relacja, która się z inwestorem powstaje przy budowaniu, no dom to jest taka rzecz bardzo intymna i ludzie do tych domów, inwestorzy, najwięcej serca wkładają. Inna rzecz, największa swoboda też, jeśli chodzi o potencjalne nakłady, też jest właśnie w domach, bo przy wszelkich inwestycjach komercyjnych jest każda złotówka liczona, podczas gdy przy domach jednorodzinnych ludzie są w stanie dużo więcej wydać. Mówię nie o projekcie, tylko o samej budowie. Chcą mieć to po prostu, co tak, sobie wymarzyli. Marzenia, realizują swoje marzenia, a przy inwestycji niekoniecznie. Każdy dom zaprojektowany przez Pana różni się? Czy zdarzają się projekty powtarzane? Mam projekty powtarzalne. No, to na rynku funkcjonuje i to jest coś, co no nie można tego lekceważyć. Dlatego wypuściłem kilkanaście projektów powtarzalnych, które są sprzedawane. Dlatego jest prawdopodobne, że, znaczy mało prawdopodobne, bo jednak potem ktoś dostaje to do ręki, jakiś majster, i robi po swojemu. Zmienia to czy co innego. Niemniej jak ja adaptuję projekt, nawet swój gotowy projekt, to zawsze staram się go zmienić. No, jedna rzecz, że inwestor jakieś zmiany wprowadza, ale druga rzecz, że do danego miejsca, no nie ma dwóch takich samych miejsc i zmieniam, jeśli chodzi o jakieś tam szczegóły, a czasami dość mocno zmieniam, jeżeli na przykład projekt, który kiedyś zrobiłem dla Mazur, idzie na Podlasie, czy nawet jeszcze gdzieś dalej, to staram się jednak go zmienić, żeby ten charakter lokalny złapać, czyli podlaski, czy to mazowiecki, czy jeszcze jakiś inny. Ma Pan jakiś wymarzony projekt niezrealizowany, który chciałby Pan zrobić? Kiedyś to takie pytanie miałem i to był kościół drewniany, ale już mam to za sobą, zrobiłem kościół drewniany. Gdzie? Koło Brodnicy w Małkach stoi. No, to znaczy, to nie jest tak, że tam wszystko jest idealnie, ale cieszę się, że to zrobiłem. Dlatego to jest trochę śmieszne, bo nie jestem zbyt stary, a powiem, że marzenia zrealizowałem swoje. Nie mam takich marzeń teraz projektowych, które o których myślę, nie. Czyli właściwie jest Pan spełnionym architektem. No tak śmiesznie to brzmi w moim wieku, ale myślę, że dlaczego? Tak. To są osiągnięcia. Myślę, że tak. Znaczy inna rzecz, że nie mam wielkich tam aspiracji. No nie marzę o budowie jakiejś tam terminalu lotniska czy takich rzeczy, dlatego to moje spełnienie było dużo łatwiejsze. I chyba to o to w życiu chodzi, to żeby czuć frajdę z wykonywanego tak, z tego, co się zawodu. Robi. Dziękuję Panu bardzo. Pan Piotr Olszak, autor wzornika mazurskiego, czyli o budowaniu według nieba i zwyczaju mazurskiego. Dziękuję Pani, bardzo. Dziękuję Państwu.